Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony jak zwykle Tomsiak, a dzisiaj będę robił mój pierwszy w życiu opening konta, które mam na wypożyczeniu od mojego widza. Konto jest warte około 1000 zł, ma naprawdę pewnie mnóstwo skinów. Jak pod tym filmem wbijecie 100 opeczek do góry, to będę robił kolejny opening, ale na przykład konta za 5 zł lub na przykład za 2000 zł. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście strzelcie opeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał, bo ostatnio wbiliśmy 13 300 subskrypcji i lecimy po 14 tysięcy. I oczywiście wpisujcie mój kodzik w sklepie, czyli Tomsiak. Będę bardzo wdzięczny. Pamiętajcie również, że sprzedawanie kont i kupowanie ich jest nielegalne, niezgodne z zasadami Epic Games. Jeśli kupicie takie konto i Epic Games to wykryje, możecie dostać bana. Oczywiście też nie zapominajcie o tym, że możecie trafić na skamera, który po prostu oskamuje was z waszych pieniędzy, albo po prostu oskamuje was z waszego konta, więc pod żadnym pozorem nie kupujcie, ani nie sprzedawajcie waszych kont. Dobra, słuchajcie, lecę już z openingiem. Mam nadzieję, że w nim będzie coś ciekawego. Słyszałem tutaj, że jest ratowanie świata. Ja się generalnie nie znam w ogóle na ratowanie świata. Dobre te ratowanie. Ja wam nie wiem, pokażę wam, nie wiem, nawet nie wiem co ja robię. Nigdy nie widziałem jak ktoś gra w ratowanie świata. Więc tak to słuchajcie wygląda. Ja nie wiem czy ja wam w ogóle cokolwiek pokazuję dobrego. No i tak to wygląda, no tak wygląda ratowanie świata. Nie wiem czy jest dobre, sami to ocenicie w komentarzu, bo ja się w ogóle nie znam, naprawdę. Naszym tutaj głównym celem jest odwiedzenie Battle Royale, w sensie jego szafki. A dobra, jest spocony faunusik. Słuchajcie, 101 level, 2400 faudolcy na koncie. Może zacznijmy od takich tutaj ekranów ładowania. Zacznijmy od ekranów ładowania, słuchajcie. Więc tak, mamy tutaj takie dosyć ciekawe ładowania. Tutaj może znajdę jakiś taki, który mi się specjalnie podoba. No, tutaj fajne wyglądają. W ogóle ma ich masakrycznie dużo. Ja pierdzielę, ile ich jest. Tutaj ma jakieś takie typowe ładowania. Też się, słuchajcie, mam na starym koncie, więc ładowania są tutaj jakieś takie niespecjalnie jakieś kozackie. Ale jest ich na pewno dużo, więc też fajnie. No, w sumie są ładne. To jest ładne na przykład. Fajnie to, słuchajcie, wygląda. Spoko to wygląda. Spoko wyglądają te ładowania. Zacznijmy teraz o sobie od muzyczek. Dobra, słuchajcie, muzyczki się jego tak prezentują. Tutaj ma jakieś... Tak, słuchajcie, jego muzyczki wyglądają, ale nie ma ich zbyt dużo, chociaż ma na pewno więcej ode mnie, więc no. Lecimy teraz, słuchajcie, do skinów, do broni. No, ma ich, no, dosyć sporo, słuchajcie, ma ich sporo. Tu ten skin bardzo mi się podoba, jest kozacki. To są chyba z edycji Marvel Series, okej. Okay. Bardzo ładne, o, tutaj taka lama. Fajnie, fajnie to, słuchajcie, wygląda. Tutaj jakiś kolorowy mamy, taki. O, tutaj mamy jakiś specjalny. Ej, ładny jest, mega ładny jest. Dobra, słuchajcie, no, fajne generalnie skiniki do broni. Teraz, słuchajcie, przychodzimy może do smug. Smugi też są takie, wiecie, nie jakieś super ważne. No ma ich, słuchajcie, no trochę. Ja mam trochę mniej, ale nie jest ich jakoś mega dużo. To jest, słuchajcie, fajne. Uuu, ale to fajnie wygląda. O, ta jest ładna smuga. No, fajne są, słuchajcie, smugi. Tutaj jakieś disco. To jest, słuchajcie, ładne. To jest, słuchajcie, ładne. W ogóle możecie napisać, czy wy macie te rzeczy, które ma właśnie Faunus. Lecimy teraz może polećmy do emotek teraz, słuchajcie. Może polećmy do emotek. Halo, czy mogę wejść w emotki? Nie mogę wejść w emotki? Mogę, dobra. Zacznijmy najpierw od tych takich emotek, wiecie, ruszanych. Czy mam tutaj jakieś specjalne? O, tutaj mamy jakieś... O, my idol. O, fajne. Zombiak. Ja chyba mam tego zombiaka nawet. Nie, ja mam innego. O, fajny floss. Kozacki floss. I lubię go bardzo. O, twist. Zarąbista emotka też. To jest, słuchajcie, moja ulubiona emotka, jaka w ogóle istnieje. Zarąbista jest, słuchajcie, ta emotka. Miałem ją na starym koncie, ale niestety, słuchajcie, to konto straciłem. Nawet nie pamiętam już maila. Chciałem się tam zalogować i dla was zrobić właśnie taki opening starego konta, na którym ostatnio byłem 2 lata temu. O, ride the pony. Nice. Mam jeszcze takie coś. Tutaj jakieś Infinity Dub. No, dużo jest, słuchajcie, tych emotek. Jest, słuchajcie, ich naprawdę sporo. 2 plus 2 to 4 też. To chyba było z 5 sezonu, jak dobrze pamiętam. O, jest ten taniec marshmallow, widzowie. Czyli pewnie ma marshmallow. No, już, słuchajcie, jest ich sporo. To na pewno, nie? Teraz, słuchajcie, lecimy do lotni. Okej, lecimy do lotni. Zobaczymy, ile ich jest. No, jest ich naprawdę sporo. Jest ich, słuchajcie, sporo. Wow, ale zarąbista lotnia. A właśnie, słuchajcie, zapomniałem jeszcze sprawdzić emotki rzucane. O, takie rzucane emotki, ile on ich ma. O, chłopie. Ale dużo tych emotek. Ej, dobra, fajne są te emoteczki, ale mi się podobają. Dobra, tutaj graffiti. O, marshmallow również. O, kurde. Także możemy, słuchajcie, dalej przechodzić do lotni. Czy to jest znowu marshmallow? Tak, słuchajcie, to musi mieć marshmallow. To jest chyba zestaw. Tutaj tak to wygląda, Marvel Series. Mamy tutaj takie coś. O, tutaj odbili. Bardzo fajna lotnia, mega ją lubię generalnie. No, słuchajcie, lotni jest sporo, ale nie jest jakoś mega dużo. Teraz, słuchajcie, kilofiki. O, chłopie. O, chłopie, dobra. Słuchajcie, lecimy. Wow, Dark Axe? Czekajcie, to jest... Czekajcie, jak to się nazywa? Okej, w 10 sezonie wprowadzono, naprawdę fajne to są. Aquaman, pałka...
Tutaj kupił zestaw Harley, też ją mam. To mi się podoba, to jest kozackie. Tutaj coś takiego, taki glutek fajny. O, kolejny jakiś axe, nice. Jest, słuchajcie, kill of marshmallow, dobra widzowie, to musi mieć marshmallow, dobra. Kolejne tutaj takie, taki killofik. Tutaj mój, prawda, ulubiony zestawik. Ja się w ogóle nie znam tak generalnie, więc ja oceniam tak generalnie nie przez jakieś takie, wiecie, starsze killofy, tylko przez wygląd. Wizja jest na przykład kozacka, tutaj ma różdżkę, tutaj ma taki killofik. No generalnie jest ich sporo. Tutaj, o, z piątego sezonu też miałem. Tutaj lamorożec, o, też fajny killofik. Fajnie, słuchajcie, to wygląda, naprawdę mega, mega kozacko. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do plecaków. Uwaga, czy plecaków ma też dużo? O kurde! O kurde, widzowie, jest mnóstwo plecaków, jest mnóstwo. Dobra, zacznijmy od tego, bardzo fajne. O, ale kozackie, ja pierdzielę. O, ale kozak, wild cube, zarąbiste. Fajne, fajne, słuchajcie, te plecaczki ma, naprawdę. Plecaczki ma zarąbiste. Tutaj jakaś błyskawica. O, ten plecaczek jest spoko. Tutaj jakieś plecaczki ma fajne. Tutaj ciasteczek, kozacko. O, tutaj jeszcze jakaś peleryno. O, chłopie, zarąbista. Tak, tutaj lama, cyk, pingwinek. No dobra, jest to, słuchajcie, no jest dużo plecaków. Naprawdę, przez te plecaki, naprawdę to konto coraz bardziej wzrasta. Zarąbiste, słuchajcie, plecaczki mam. Możecie napisać, jakie wam się plecaki, kilofy i tak dalej podobały. A teraz, słuchajcie, przechodzimy do najważniejszego, czyli oczywiście do skinów. I uwaga, klikamy. Ile jest tych skinów, widzowie? No, ojojoj, jest ich, słuchajcie, sporo. Zacznijmy może od tutaj takiej edycji, no, Lava Series. Słuchajcie, jest sporo, sporo, słuchajcie, kiników, naprawdę fajnie. No i dobra, tutaj tak one wyglądają, będę się zatrzymywał na jakichś takich fajniejszych skinach. Tutaj Driftik oczywiście, Fortuna, John Wick, tutaj Predator, tutaj mamy Menas, dobrze mówię? No tutaj wiadomo, o, Rose Dem Later, nie wiem jak to się nazywa po polsku, fajnie wygląda na ten skinik. Tutaj Sorana, wow, nice, fajnie to wygląda, słuchajcie. Tutaj ma Black Manta, naprawdę ładne, tutaj jakieś też edycja, Rockmanka, widzowie, bardzo lubię tego skina, Rockmanka jest kozacka. I mamy też Dark Red Knighta, ale to pięknie wygląda. I jest Marshmallow, widzowie, jest Marshmallow, wow. Ale słuchajcie, Marshmallow jest przepiękny. Marshmallow, słuchajcie, to jest naprawdę piękny skinik. Lecimy do lodowej edycji, jest tutaj oczywiście łyba. Okej, ma Loser Fruit i ma, słuchajcie, Lachlana. Wow, dobra, tutaj mamy edycja, już się nam rozpoczyna edycja Marvel. No Marvela to ma większość, ale ma naprawdę tutaj fajne skiniki, tak one, słuchajcie, się prezentują. Wow, ale to jest fajny skin. Ma tutaj hamburgerka. O, najlepszy skin, wiadomo, najbardziej OG. Jezus, ale przepiękny skin, bardzo go lubię też. Tutaj mamy, wow, Jezus Maria, jak to wygląda, co jest? Dobra, nie, to jest zbyt mocne. Tutaj mamy jeszcze kosmitę jakiegoś, w sensie astronautę. Tutaj ryba, wiadomo, fajna, szkieletowa. Mamy Bambika, Bambik na pimpku, okej. Jest tutaj też Gold Trooperka. Mamy też, no, takie typu, właśnie takie też skiny, które kojarzę. Mamy piżamkę, mamy pana ciastka, też fajnie wygląda. Jak ominęłam sobie jakieś mega fajne skiny, to bardzo przepraszam, ale ja też się nie znam za bardzo, więc no, sorka, też fajny w sumie skinik. Tutaj misio, bałwanek, ratowniczka, fajnie, z piątego sezonu, tutaj też piąty sezon. Tutaj mamy X-Lorda, fajnie wygląda. Mamy tutaj lamę, pomidorkę. Mamy kolejnego misia, tutaj Beach Bomber, Gingerbread Rider. Też, słuchajcie, fajny skinik. O, ten skin, słuchajcie, Spark. Ja uwielbiam tego skina. Czy to jest skin? Za ile to jest skin? Nie wiem, słuchajcie, czy to jest... To chyba jest skin za 1200 fololcy, wydaje mi się. Albo 800, w sumie nie wiem, nie pamiętam. Ale bardzo lubię tego skina też. No, generalnie, naprawdę fajne skiniki. Także bardzo się cieszę, że mogłem, słuchajcie, zrobić opening właśnie takiego konta. Naprawdę, słuchajcie, no, było masę skinów. Masę po prostu, no, wszystkiego. Skinów do broni, killoffów, plecaków, smug. Naprawdę było co otwierać. Mam nadzieję, że ten opening konta wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich openingów, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry, 100 łapeczek do góry i zrobimy kolejny taki opening. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego filmu i pamiętajcie, żeby wpisywać kod w sklepie Tomszak. Będę bardzo wdzięczny.